Dzisiaj będziemy mówić o świetle. Często pewnie słyszycie, że ktoś prosi inną osobę o to, żeby włączyła światło. Światła nie da się włączyć, da się za to włączyć źródło światła. Dla fizyka jednak światło to promieniowanie elektromagnetyczne. Światło widzialne to natomiast ta część zakresu promieniowania elektromagnetycznego, którą jest w stanie zarejestrować nasze oko. Środek tego zakresu promieniowania to około 555 nanometrów, a zakres to od około 400 nanometrów do 750 nanometrów. Nanometr to bardzo mała część metra, 10 do minus 9. W zależności od kryteriów, które przyjmują źródła encyklopedyczne, ten zakres możecie znaleźć troszeczkę różniący się wartościami granicznymi. Na światło możemy też spojrzeć trochę inaczej, jako na wiązkę fotonów poruszającą się w przestrzeni. Dzięki takiemu ujęciu opis i badanie praw rządzących zachowaniem się światła jest dużo prostsze. Dwa spojrzenia na naturę światła to tak zwany dualizm korpuskularno-falowy. Dzisiaj sprawdzimy, czy światło zawsze rozchodzi się po liniach prostych, oraz co dzieje się na granicy ośrodków. Poznacie prawa Snella, budowę prostych przyrządów optycznych, takich jak soczewki i zwierciadła. Omówimy sobie, co dzieje się ze światłem wtedy, kiedy przechodzi przez pryzmat, a następnie zajmiemy się bardziej skomplikowanymi przyrządami optycznymi. Będzie też spotkanie z astronomem. Na początku zajmijmy się źródłami światła. Sztuczne źródła światła, obecnie najczęściej wykorzystywane, to diody LED. Wcześniej były to żarówki, lampy łukowe, lampy naftowe, a jeszcze wcześniej światło człowiek uzyskiwał, wykorzystując świece i pochodnie. Natomiast naturalne źródła światła to wyładowania atmosferyczne, zorza polarna, także wszelkiego rodzaju eksplozje i wybuchy, w tym aktywność wulkaniczna, a także procesy chemiczne. Tutaj warto wspomnieć o świetlikach i rybach głębinowych, ale przede wszystkim źródłem światła, które obserwujemy na co dzień, jest słońce. Specyficznym źródłem światła są lasery. Ja mam akurat wskaźnik laserowy, który pewnie znacie z różnych wykładów. Akurat ten jest zielony. Poszukajmy, gdzie pojawi się wiązka światła, kiedy włączę ten laser. Myślę, że widzicie zieloną kropkę, która znajduje się za mną. Natomiast należałoby się zastanowić, czy koniec lasera jest połączony linią prostą z plamką, którą obserwujecie w tej chwili za mną. Wykonamy to doświadczenie w troszeczkę zmienionych warunkach, dlatego że w zwykłym powietrzu czystym wiązki światła nie widać, więc powietrze dookoła mnie musimy trochę zanieczyścić. Wiązkę światła było widać wtedy, kiedy mogła się ona rozpraszać na mgle, która została wytworzona w przestrzeni pomiędzy mną a kamerą. Oznacza to tyle, że w przejrzystym powietrzu światła, czy wiązki światła biegnącej ze źródła światła nie zobaczymy. Zobaczymy ją dopiero wtedy, kiedy ulegnie ona rozproszeniu. Jeżeli z uwagą oglądaliście nasze odcinki z serii Lekcje w sieci eksperymentalnie, na pewno poznajecie to akwarium. Występowało już w niejednym naszym odcinku. Natomiast dzisiaj posłuży nam do zaprezentowania, czy światło na pewno porusza się zawsze po liniach prostych. Wcześniej Agnieszka pokazywała przy pomocy lasera, że światło porusza się po liniach prostych. Sprawdźmy, czy tak rzeczywiście jest. Jeżeli poświecę
laserem do wody, to ono na pewno porusza się po linii prostej. Jak ładnie widać, światło tego lasera, a konkretnie jego bieg, ulega załamaniu. Ten proces, a konkretnie zjawisko fizyczne, które obserwowaliśmy, nazywa się właśnie załamaniem światła. Światło w próżni porusza się ze stałą prędkością około 300 tysięcy km na sekundę, ale w ośrodkach materialnych, przez które przechodzi, ta wartość jest niższa. W fizyce zachowanie się wiązki światła przy przechodzeniu przez granicę dwóch ośrodków, w których światło porusza się z różną prędkością, nazywa się prawem załamania. Opisuje się je wzorem zależnym od kąta padania i kąta załamania oraz od bezwzględnych współczynników załamania światła dla każdego z tych ośrodków. Stosunek prędkości światła w próżni, oznaczonej zwykle literką C, do prędkości w danym ośrodku to właśnie bezwzględny współczynnik załamania światła. Iloraz bezwzględnych współczynników załamania światła nazywamy względnym współczynnikiem załamania światła. Na naszym schemacie wiązka światła wpada z ośrodka o mniejszym do ośrodka o większym bezwzględnym współczynniku załamania, a kąt załamania jest mniejszy niż kąt padania. Takie zachowanie się wiązki obserwowaliśmy w naszym eksperymencie. Na tej podstawie możemy wnioskować, że woda ma większy bezwzględny współczynnik załamania niż powietrze. Jeśli źródło światła umieścimy w ośrodku o większym bezwzględnym współczynniku załamania, to kąt padania będzie pod wodą i będzie mniejszy od kąta załamania nad powierzchnią. Rafał wyjaśnił Wam już, czym jest względny współczynnik załamania światła. Możemy go obliczać i wyznaczać nie tylko w sytuacjach, kiedy obserwujemy wiązkę światła, ale też na przedmiotach trójwymiarowych. My nie będziemy wyznaczać tego współczynnika w tym doświadczeniu, ale zobaczymy, jaka jest różnica w tym, jak światło się zachowuje na różnych granicach ośrodku. Przede mną i przed akwarium, które za chwilę będzie mi potrzebne, stoją trzy szklanki z cytrynami. Są to cytryny standaryzowane, więc możemy założyć, że mają bardzo podobną do siebie objętość i masę. Mimo tego, że cytryny są bardzo do siebie podobne, wyglądają inaczej. Ta po lewej jest większa, czy wygląda właściwie na większą, niż ta środkowa. Podobnie ta, która znajduje się po prawej, wygląda na większą niż ta, która znajduje się po środku. Cytryny znajdują się w dwóch cieczach. Ta po prawej jest umieszczona w wodzie, a ta po lewej jest umieszczona w oleju. Sprawdźmy, co stanie się, jeżeli szklanki z cytrynami wstawimy do wody. Obserwujemy, że cytryna znajdująca się na środku nadal wygląda na najwęższą. Ta z prawej wygląda jak normalna cytryna, natomiast cytryna po lewej nadal wygląda na najszerszą. Olej ma największy bezwzględny współczynnik załamania światła, dlatego też przedmioty w nim umieszczone wyglądają jakby się powiększyły. Doświadczenie, które pokazała Wam Agnieszka ze szklankami i cytrynami, pokazywało bardzo specyficzny rodzaj soczewek. Soczewki, a to słowo prawdopodobnie Wam się kojarzy z soczewkami szklanymi, to nie jest jedyny rodzaj soczewek. Tam mieliśmy soczewki z płynów, soczewki płynne, wodne, olejowe, powietrzne, jeśli włożyliśmy te szklanki do akwarium. Natomiast soczewka, którą Wy znacie, zazwyczaj wygląda tak. Dzięki temu można użyć jej do powiększenia naszego obrazu lub jego pomniejszenia w zależności od potrzeb.
Soczewki dzielimy w zależności od zdolności skupiania na skupiające i rozpraszające. Zależy to od promienia krzywizny powierzchni łamiących tych soczewek. Jeżeli materiał, z którego wykonana jest soczewka, ma wyższy współczynnik załamania niż jego otoczenie, soczewka skupiająca przynajmniej jedną płaszczyznę będzie miała wypukłą, natomiast soczewka rozpraszająca będzie miała przynajmniej jedną krzywiznę wklęsłą. Mówimy o soczewkach dwuwypukłych, jednowypukłych, jednowklęsłych lub dwuwklęsłych, w zależności oczywiście od tego, ile tych powierzchni łamiących jest wykrzywionych lub prostych. Jeżeli dwa promienie świetlne zostaną poprowadzone równolegle do osi optycznej soczewki i skupią się po jej drugiej stronie, ten punkt będziemy nazywali ogniskiem. Odległość tego punktu od soczewki nazywamy ogniskową. Spróbujmy wyznaczyć długość tej ogniskowej dla soczewki skupiającej, którą mam przy sobie. To jest soczewka skupiająca podobna do tej, która jest stosowana w lupach, które macie w domach. Korzystając z przedstawionego wzoru, zwanego wzorem soczewkowym, i znając odległość pomiędzy obiektem i soczewką oraz soczewką i obrazem powstającym po drugiej stronie soczewki skupiającej, możemy wyznaczyć ogniskową soczewki. Dokonajmy pomiaru długości ogniskowej soczewki dwuwypukłej. Do tego celu będziemy potrzebować źródło światła, ekran oraz naszą soczewkę i miarę do wyznaczenia odległości pomiędzy źródłem światła a soczewką oraz soczewką i ekran. Żeby wyznaczyć taką ogniskową, musimy znaleźć takie miejsce, w którym uzyskany obraz naszej lampy będzie jak najostrzejszy. Widać, że jeżeli jestem za blisko, obraz jest niewyraźny. Jeżeli jestem za daleko, obraz także jest niewyraźny. A więc spróbujmy znaleźć taki, który będzie najlepszy. Wydaje mi się, że znalazłem takie miejsce. Teraz zmierzmy potrzebne nam odległości. Odległość od soczewki do ekranu wynosi 19,5 cm. A odległość od naszego źródła światła do soczewki wynosi 35 cm. Uzyskane wyniki należy podstawić do wzoru soczewkowego, który widzieliście wcześniej. Po podstawieniu otrzymanych wyników pomiarowych do wzoru soczewkowego otrzymaliśmy wynik 12,53 cm. Z danych otrzymanych od producenta tej soczewki wiemy, że jej nominalna wartość ogniskowej to 12,5 cm. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że poprawnie wykonaliśmy nasz pomiar. Dokładność pomiaru oczywiście jest zależna od używanych przyrządów pomiaru. My użyliśmy miary, która ma dokładność do 1 mm, ale ostry obraz, którego szukaliśmy, jest ciężko definiowalny, jest wartością subiektywną dla każdego odbiorcy, dlatego w tym miejscu mogliśmy popełnić największy błąd pomiarowy z możliwych w tym eksperymencie. Podejrzewam, że przynajmniej raz dziennie przeglądacie się w lustrze. Fizyk na lustro wcale nie powie w ten sposób. Użyje zupełnie innego terminu. Powie zwierciadło. To, co widzicie teraz, to zwierciadło płaskie. Nie jest to jedyny rodzaj zwierciadła. Mamy też zwierciadła wypukłe i wklęsłe, albo takie jak to, które trzymam w ręku, którego krzywiznę można zmieniać.
Obraz w zwierciadłach powstaje zgodnie z prawem odbicia. Dlatego też doskonale widzimy w lustrze czy w zwierciadle, jak mówią fizycy, dokładnie to, co jest naprzeciwko niego. Wszystkie zwierciadła działają zgodnie z prawem odbicia. Prawo to mówi, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Zmieniając krzywiznę zwierciadła, tak jak robiłam to w przypadku tego małego lusterka, zmieniamy kierunek, w którym podążają promienie odbite. Przez to powstający obraz wykrzywia się. W zwierciadle płaskim obraz jest pozorny. Widzimy to, co tworzą przedłużenia promieni za zwierciadłem. Przyrząd, który trzymam w ręku, to pryzmat. Widzieliście przed chwilą, w jaki sposób załamuje on światło. Jest to szklany graniasty osłup o trójkątnym przekroju. Ze względu na kształt pryzmatu, przechodząca przez niego wiązka światła z lasera załamuje się dwukrotnie, na każdej z powierzchni łamiących. W przypadku światła białego, które jest mieszaniną barw, po przejściu przez pryzmat powstaje tęcza. Każda barwa światła to inna długość fali. Ponieważ współczynnik załamania zależy od długości fali, dla każdej z nich kierunek promienia wychodzącego z pryzmatu jest nieco inny. Efektem tego jest rozszczepienie wiązki światła białego na barwy składowe. To, co widzicie, to pryzmat wodny. Tak samo jak w przypadku soczewek, przyrządy optyczne wcale nie muszą być wykonane ze szkła. Mogę tutaj włożyć palec, żeby udowodnić Wam, że tutaj w środku jest woda. Cześć Magdo, miło Cię widzieć. Jesteś astronomem. Czy możesz opowiedzieć nam o przyrządach optycznych, które są tak istotne w pracy w Twoim zawodzie? Cześć. Oczywiście bardzo chętnie opowiem Wam co nieco o mikroskopach i teleskopach. Mimo tego, że ludzkie oko ma świetną zdolność widzenia zarówno obiektów dużych, jak i małych, to nie radzi sobie z dostrzeganiem bardzo drobnych szczegółów albo podczas obserwacji w trudnych warunkach, na przykład po ciemku. I to właśnie chęć zobaczenia tego, co niewidoczne gołym okiem, doprowadziło do powstania takich przyrządów optycznych, jak mikroskop czy teleskop. Widzę obok Ciebie mikroskop. Możesz o nim opowiedzieć? Do obserwacji tych bardzo drobnych, zwykle niewidocznych gołym okiem obiektów, używamy oczywiście mikroskopu. Jest to przyrząd zbudowany z dwóch układów soczewek skupiających, z obiektywu i z okularu. Badana próbka umieszczana jest na stoliku przedmiotowym i umieszczona jest ona w odległości nieco większej od ogniskowej obiektywu. Światło oświetlające badaną próbkę przechodzi przez obiektyw, dzięki czemu między okularem a jego ogniskiem otrzymujemy pośredni obraz, który jest powiększony i odwrócony. Obraz ten obserwujemy za pomocą okularu, który działa trochę jak lupa, dając nam obraz pozorny i jeszcze bardziej powiększony. Co jest istotne, obraz ten powstaje daleko od oka obserwatora. No to dlatego, że nasze oczy nie są w stanie zogniskować się na obiektach, które są zbyt blisko. A kiedy powstały pierwsze mikroskopy? Pierwsze mikroskopy powstały pod koniec XVI wieku w Holandii i były to mikroskopy optyczne, w których do oświetlania badanej próbki używano światła dziennego. Mikroskopy optyczne umożliwiają nam zobaczenie nawet tak niewielkich obiektów jak mikroorganizmy, np. bakterie, ale nie pozwalają dostrzec obiektów porównywalnych lub mniejszych do długości fali świetlnej, ponieważ tak małe obiekty zaczynają się zlewać i niemożliwe jest uzyskanie wyraźnego, ostrego obrazu. Światło widzialne, czyli zakres promieniowania elektromagnetycznego, które widzą nasze oczy, ma fale w zakresie długości od 380 do około 750 nanometrów, 10 do minus 9 metra,
czyli bardzo, bardzo niewiele. A co jeżeli chcielibyśmy zobaczyć jeszcze mniejsze obiekty? W 1931 roku w Berlinie powstał pierwszy mikroskop elektronowy, czyli taki, który do obrazowania zamiast światła używa falowych właściwości wiązki elektronów. Dzięki temu można uzyskać obrazy powiększone nawet miliony razy. Możesz opowiedzieć, jak są zbudowane teleskopy? Teleskop z kolei służy do powiększania bardzo odległych obrazów. Od obserwacji krajobrazu przez zastosowania militarne do odkrywania najdalszych obiektów astronomicznych. Teleskopy ułatwiają też pomiary pozycji różnych ciał na niebie, ale ich głównym zadaniem jest skupienie możliwie dużej ilości światła docierającego do oka obserwatora. Teleskopy złożone są z dwóch elementów optycznych, podobnie jak mikroskop, mają okular i obiektyw, który w przypadku takiego teleskopu jest w postaci lustra. Takie teleskopy nazywamy teleskopami zwierciadlanymi czy reflektorami, ale lustro możemy zastąpić soczewką skupiającą i wtedy mamy do czynienia z teleskopem nazywanym refraktorem czy po prostu lunetą. Podstawowymi częściami teleskopu zwierciadlanego są lustro główne zamontowane na końcu tubusu, małe lusterko wtórne mniej więcej na wysokości okularu i sam okular. Odległości obiektów, które obserwujemy przy pomocy teleskopów, są oczywiście dużo większe niż jego ogniskowa. Światło docierające do teleskopu zwierciadlanego odbija się od lustra głównego, po czym pada na lustro wtórne. Dalej trafia na okular, który skupia obraz i przez który światło dociera do oka obserwatora. Im większa średnica lustra, tym większe powiększenie obrazu, ale przede wszystkim też większa ilość skupionego światła, czyli lepsza rozdzielczość teleskopu, czyli możliwość obserwacji coraz mniejszych szczegółów. Obecnie wszystkie największe teleskopy optyczne na świecie są reflektorami właśnie, bo ich produkcja i utrzymanie jest zdecydowanie tańsza niż w przypadku refraktorów. Lustro ma znacznie mniejszy ciężar niż podobnej średnicy soczewka. Mało tego, może być podparte w wielu miejscach i wymaga szlifowania tylko jednej powierzchni. Największy teleskop optyczny w Polsce o średnicy lustra równej 90 cm znajduje się w Piwnicach koło Torunia, a największy na świecie o średnicy lustra ponad 10 metrów na Wyspach Kanaryjskich. Jeżeli chodzi o refraktory, czyli teleskopy, które zamiast lustra na końcu tubusu mają soczewkę zamontowaną z przodu, to jego podstawowymi elementami są obiektyw, czyli ta soczewka właśnie, i okular. Światło przechodząc przez obiektyw zostaje skupione na płaszczyźnie ogniskowej, a dalej trafia do okularu, przez który dociera do oka obserwatora. Soczewki z większą średnicą skupiają znacznie więcej światła, czyli przy ich pomocy możemy obserwować słabiej świecące obiekty. Największy refraktor na świecie ma ważącą ponad 200 kg soczewkę o średnicy 102 cm. Został on zbudowany pod koniec XIX wieku i znajduje się w obserwatorium Yerkes w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Niestety duże rozmiary soczewek wiążą się z trudnościami technicznymi, jak chociażby duży ciężar, konieczność szlifowania dwóch powierzchni czy ograniczenia montażu. Mało tego, występują w nich silne efekty powodujące zniekształcenia. Lepszą jakość obrazu możemy uzyskać stosując tak zwane refraktory apochromatyczne, ale takie rozwiązanie jest drogie, więc mało popularne. Dlatego też jednak to teleskopy zwierciadlane cieszą się większym powodzeniem wśród obserwatorów nocnego nieba. Magdo, a kiedy skonstruowano pierwsze teleskopy? Pierwsze teleskopy zostały skonstruowane na początku XVII wieku w Holandii, ale do obserwacji astronomicznych ulepszył je w 1609 roku Galileusz we Włoszech. Magdo, dziękuję bardzo za rozmowę. Powiedziałaś bardzo dużo ciekawych informacji, ale czy mogłabyś tak w skrócie podsumować naszą rozmowę? Podsumowując, odległość obserwowanego obiektu od obiektywu teleskopu jest znacznie większa niż jego ogniskowa, a odległość badanej próbki w mikroskopie jest tylko nieco większa od jego ogniskowej. Czyli w przypadku teleskopu obiekt rzeczywisty znajduje się bardzo daleko i środkowy obraz jest mniejszy, a w mikroskopie badana próbka znajduje się bardzo blisko i środkowy obraz jest większy.
Teleskop skupia dużą ilość światła, dzięki czemu możemy obserwować bardzo odległe i bardzo słabo świecące obiekty, na przykład galaktyki czy mgławice. A mikroskop bardzo powiększa obraz, dzięki czemu możemy obserwować bardzo małe obiekty, na przykład komórki organizmów żywych, bakterie czy wirusy. Teleskop służy więc do obserwacji makroświata, a mikroskop do obserwacji mikroświata. Dziękuję. Wróćmy do pytania zadanego w tytule naszego odcinka, czyli po co nosimy okulary? Oczywiście okulary nosimy po to, żeby poprawić sobie zdolność widzenia, widzieć ostrzej. W zależności od tego, czy ktoś jest krótkowidzem, czy dalekowidzem, potrzebuje albo soczewek rozpraszających, w przypadku tej pierwszej wady, albo skupiających. W przypadku krótkowzroczności promienie światła wpadające do oka skupiają się przed siatkówką. Po korekcji za pomocą soczewek rozpraszających obraz powstaje dokładnie na siatkówce. Natomiast u osób cierpiących na dalekowzroczność promienie światła skupiane są za siatkówką, a do korekcji tej wady stosuje się soczewki skupiające. W tym odcinku zajęliśmy się światłem, a konkretnie sposobami rozchodzenia się tego światła oraz jego źródłami. Zbadaliśmy zjawiska załamania i odbicia. Poznaliśmy proste przyrządy optyczne, takie jak soczewki, zwierciadła oraz pryzmat, oraz te bardziej złożone dzięki spotkaniu z astronomem. Odpowiedzieliśmy też na pytanie, po co nam okulary, oraz poznaliśmy, jakie są podstawowe wady wzroku. Do zobaczenia!